Cześć kochani, witamy na kanale Uwagi i Romy po uszy w remoncie. Zapraszamy Was na wyjątkowy odcinek, ponieważ u naszych inwestorów przedstawimy Wam białą i czarną łazienkę. Biała i czarna łazienka, całe w produktach Zbawa Wnętrza. Pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco z naszym kanałem i odcinkami, subskrybujcie Uwagi i Romy po uszy w remoncie, a tymczasem zapraszamy. Kochani, jesteśmy w pierwszej łazience o stylu Agnieszko jakim? Ja bym powiedziała, że to jest styl minimalistyczny z nutą klasyczną. Tomek, a chciałabym Ciebie z kolei spytać, jakie tutaj zostały produkty wykorzystane z Zbawa Wnętrza do wyposażenia tej pięknej łazienki? No, myślę, że w pierwszej kolejności byśmy przedstawili Wam płytki, które mamy w stałej ofercie. Jest to hit, jeżeli chodzi o produkt w strukturze imitacji kamienia, Kalakata Gold, czyli biała powierzchnia z pięknymi żyłami w kolorze brązu, złota. Na podłodze prezentujemy płytkę w formacie 120x120 w wykończeniu matowym, bezpieczna, antypoślizgowa. A na ścianie prezentujemy Wam płytkę również Kalakata Gold w dużym formacie 120x260 w połysku. I co jest ciekawe tutaj, na tej ścianie zastosowaliśmy płytkę w tak zwanym buku ABCD, czyli żyły przechodzą przez pięknie, całą ścianę. Czyli łączy się jedna płytka z drugą poprzez trzecią. Dokładnie. I tak. Czyli mamy tutaj piękną strukturę z połyskiem, tak. Tutaj piękną strukturę z matem, co daje nam piękne połączenie tych dwóch płytek. Hit Wam powiem sezonu i u nas w Zbawa Wnętrza jest to produkt, który cieszy się mega zainteresowaniem. Nawiązując do ścian, chcieliśmy Wam przedstawić również świetny pomysł na zabudowę stelaży WC, gdzie została zastosowana płyta meblowa wodoodporna. Na dole mamy zabudowę stelaży, gdzie są zastosowane przyciski i w świetnej takiej białym wykończeniu szklanym. A tutaj mamy półeczki, możemy świetnie schować różnego rodzaju gadżety. Przechodzimy do grzejnika, który pięknie się prezentuje na tej białej naszej kalakacie. Minimalistyczny, równe krawędzie, model Quaro z świetnym podłączeniem centralnym, tak zwanym 50 w osi, również w kolorze grzejnika. Inwestor zastosował WC i bidet. Pięknie właśnie na tej naszej zabudowie się prezentuje marka Catalano i bidetka z Zucchettiego. W łazience zastosowano prysznic typu walk-in. Co to oznacza? To oznacza, że mamy jedną taflę szkła, która jest wzmocniona rączką tutaj. Nie ma drzwi, możemy swobodnie wchodzić i wychodzić, albo na odwrót, wchodzić i wychodzić. Jeśli pamiętacie nasze poprzednie odcinki, to teraz chciałabym Wam zwrócić uwagę na pewien szczegół tutaj. Mamy odpływ liniowy firmy Unidrain i wklejoną płytkę Kalakata złotą. Pod prysznicem mamy piękną baterię z deszczownicą wychodzącą z sufitu. Do tego takie akcesoria jak ścieraczka do szyby oraz półka na kosmetyki. Tomku, w poprzednim odcinku również mówiliśmy o wannach. Wanna wolno stojąca. Co to za bateria? No, mamy wannę wolno stojącą, którą prezentowaliśmy, tak jak wspomniałeś, na ostatnim odcinku. Świetny model, bo dosyć mały, świetnie się wkomponuje w mniejsze, czy nawet większe pomieszczenia. Wanna pija. No i do tego wolno stojąca bateria marki Zucchetti, którą nawet możemy zaprezentować. Włączasz, zalewasz sobie wodę, jeżeli masz potrzebę ze słuchawki, pociągasz i pięknie się tutaj później możesz obmyć. Jesteśmy w strefie umywalek. Chciałem Wam pokazać baterie umywalkowe podtynkowe, które świetne są w użytkowaniu, ponieważ jak ją otwierasz i zamykasz tutaj tym patyczkiem, korzystasz z wody, jak masz mokre ręce, zamykasz, nigdy nie brudzisz sobie tutaj tej wylewki, co powoduje, że cały czas masz tą strefę utrzymaną w czystości.
Jak jesteśmy tutaj, to chciałem Wam pokazać również piękne lustro w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo marki Wallap. Lustro wykonane jest na wymiar. Również wyceniamy to i sprzedajemy, dostarczamy dwa wnętrza. Jeżeli macie wnękę, tak jak tutaj, i nie możecie zastosować standardowych szafek o standardowych wymiarach, no to nie ma problemu, wtedy stolarz Wam się dopasuje do wnęki i wygląda to tak jak tutaj. Kochani, jesteśmy w drugiej łazience, zmieniliśmy nieco klimat, z białej łazienki na czarną. A Tomek nam opowie, jakie zostały zastosowane produkty z Bawa Wnętrza. Na wstępie chciałem Wam zaprezentować płytki z Bawa Wnętrza, a tak naprawdę nie płytki, tylko spieki, ponieważ jedna płytka ma wymiar 120x240. Jeden duży spiek jest tutaj zaprezentowany. Na podłodze macie tak naprawdę dwie płytki, a w całej łazience 5 czy 6 sztuk, co powoduje, że zmniejszają nam się fugi. Piękny jeden obraz z dużego formatu, ale oczywiście tak jak w poprzedniej łazience zastosowaliśmy tutaj również płytę meblową, za którą mogą być ukryte półki lub różne inne potrzebne dla inwestora gadżety. Tutaj mamy ciekawe i modne rozwiązanie, umywalkę nablatową i analogicznie jak w łazience poprzedniej, którą prezentowaliśmy, bateria umywalkowa podtynkowa. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest troszeczkę inaczej zrobione lustro, ale również podświetlane LED-em góra i dół, co robi taki nam naprawdę świetny klimat. To zobaczcie, tym razem chcemy Wam pokazać produkt dla gadżeciarzy. Przycisk elektroniczny z podświetlaniem LED-owym. Podchodzisz, przyciskasz i voilà! Kochani, piękne dwie łazienki, jedna biała, jedna czarna, w pięknych produktach Bawa Wnętrza. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszamy na ulicy Bukowską 43, Bawa Wnętrza. Zapraszamy na następne odcinki. Do zobaczenia. Pa! Pa. Pa.